pokolenia. Najpierw przygotowaliśmy wystawę Józef Ignacy Kraszewski, dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz, a później odbyła się sesja naukowa pod takim samym tytułem. Zostało nam trochę tych eksponatów. Oczywiście wszystkie są z naszych zbiorów. Pokazujemy dzisiaj Państwu sporo oryginałów. Może na co dzień nie wszystkie one tutaj zostaną, ale dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać, no, żeby opowiedzieć naszym gościom o tej działalności Kraszewskiego, która jest mało znana. Bo tak naprawdę jak przychodzą do nas odwiedzający, przychodzą turyści i pytamy ich najpierw o Kraszewskiego, to najczęściej odpowiadają, że to jest autor powieści historycznych. I wymieniają oczywiście te najbardziej znane. Ci, którzy się literaturą pasjonują, to znają też i te ludowe powieści. Zaczynamy opowiadać o pozaliterackich zainteresowaniach Kraszewskiego i tutaj zdziwienie, bo nie wszyscy goście wiedzą, że i malarstwem się Kraszewski zajmował, i muzyką, i archeologią, i był przecież naukowcem, i pierwszym kolekcjonerem fotografii na przykład. Także zdziwienie już w salonie następuje, bo tam zwykle opowiadamy gościom o tych właśnie pozaliterackich zainteresowaniach, a potem jak przechodzimy do Salki Warszawskiej i tu zaczynamy mówić o tym, że Kraszewski był i dziennikarzem, i redaktorem, wydawał 6 periodyków, że miał swoją drukarnię w Dreźnie i też tam w bardzo dobrej jakości dzieła i polskiej literatury nie tylko wydawał. To jest takie wielkie zaskoczenie, ale i też zainteresowanie. Nasza sala, tak jak pan dyrektor wspomniał, nazwaliśmy ją salą publicystyczną, jest tuż obok Sali Warszawskiej. To nie przez przypadek, bo w tej naszej Salce Warszawskiej zawsze opowiadaliśmy gościom o okresie, kiedy Kraszewski w Warszawie mieszkał, to znaczy 1859 i do początku 1863 roku, kiedy już po wybuchu Powstania Styczniowego Kraszewski wyjechał do Drezna. W tym okresie, przez większość tego okresu, Kraszewski był redaktorem Gazety Codziennej. Zmienił później, przywrócił właściwie tytuł tej gazety na Gazetę Polską i tutaj o tym dziennikarstwie troszeczkę opowiadaliśmy. Ta sala będzie nam służyła temu, żeby szerzej o tym opowiedzieć. No i oczywiście pokazujemy to, co w naszych zbiorach, część tych naszych zbiorów dotyczących tego tematu, a więc książki, które ukazały się w drukarni w Dreźnie, Boską Komedię nawet mamy tutaj w dwóch wersjach językowych, polskiej i niemieckiej. Kraszewski był zafascynowany Dantem, sam nawet próbował, co prawda nie całą, ale Boską Komedię tłumaczyć na język polski. Także tutaj te pozycje książkowe z drukarni nie mamy wszystkich, ale za to mamy pamiątkę drukarni Kraszewskiego i wykonaliśmy reprodukcję fotograficzną dwóch stron z tej pamiątki. Po lewej stronie spis osób, które pracowały z drukarni, a po prawej stronie spis druków najważniejszych, które zostały w tej drukarni wykonane. Także to, czego nie mamy w biblioteczce i w gablocie, można o tym przynajmniej tytuły przeczytać na tych spisie druków. Pokazujemy 5 z 6 periodyków, które Kraszewski redagował. Brakuje nam omnibusa. No, śledzimy wszystkie aukcje antykwaryczne i mamy nadzieję, że kiedyś to uzupełnimy. Pokazujemy trochę reprodukcji fotograficznych, przynajmniej części niewielkiej tych czasopism, z którymi Kraszewski współpracował. Było ich, proszę Państwa, około 120 polskojęzycznych i około 60 obcojęzycznych. Oczywiście, kiedy redagował czasopisma, nie był jedynym autorem, który zamieszczał artykuły w tych czasopismach, miał wielu współpracowników i symbolicznie kilku z nich tu Państwu pokazujemy. Oczywiście moglibyśmy więcej, no ale wielkość sali na to nie pozwala. Przede wszystkim Leopold Cronenberg to była bardzo ważna postać w życiu Kraszewskiego. To on zaproponował Kraszewskiemu redagowanie Gazety Codziennej, później Gazety Polskiej. Zresztą panowie przez wiele lat się przyjaźnili. Pozostała korespondencja, która właśnie łączyła Kraszewskiego i Cronenberga, została wydana w 1929 roku przez Marię Dynowską w Krakowie. Też zachęcamy Państwa do przeczytania. I tu jeden fragment z tej korespondencji, fragment listu Leopolda Cronenberga do Kraszewskiego.
Państwu cytujemy. Bardzo ważny fragment, bo niewiele jest takich świadectw, porozumień zawartych wewnątrz redakcji, między redaktorem a wydawcą, a tutaj macie Państwo przykład właśnie takiej korespondencji, takiego porozumienia, które zostało zawarte między Cronenbergiem i Kraszewskim. W gablotce trochę listów dotyczących też działalności wydawniczej Kraszewskiego. Jest jeden list taki bardzo serdeczny z logo drukarni Kraszewskiego w Dreźnie, to jest list do syna Jana, a to logo też powiększyliśmy, tutaj Państwu na głównej ścianie pokazujemy wraz z takim hasłem, które towarzyszyło księgarni, szponami i dziobem. Takie jest tłumaczenie tego hasła, które tutaj w języku łacińskim Państwu pokazujemy. Na głównej ścianie jest reprodukcja fotograficzna grafiki pokazującej drukarnię Olgerbranda. Z Olgerbrandem też Kraszewski współpracował. Nie udało nam się odnaleźć, nie wiemy nawet, prawdopodobnie nie istnieje żadna grafika, która prezentuje drukarnię Kraszewskiego, no ale tutaj XIX-wieczna drukarnia, tak to mniej więcej wyglądało. Myślę, że ci z Państwa, którzy na naszej wystawie w ubiegłym roku byli, to doskonale tę grafikę pamiętają. Cudowny i doskonale zrobiona ekspozycja. Także rzeczywiście ten Kraszewski publicysta jakoś tam był obecny, ale taka salka, chociażby niewielka, poświęcona tej tematyce i wspaniałe wykorzystanie tego miejsca, które było wykorzystywane, ale na taką celę, znaczy salę martyrologii właściwie, to troszeczkę lepszy jest pomysł. No tak jak powiedziałem, no dziewczyny, tu pani Ania podkreśliła, to ja też podkreślam, że dziewczyny wpadły tutaj na ten taki, no bo to był ich autorski pomysł, że tak powiem, realizacji tego. Oczywiście też im po raz kolejny serdecznie dziękuję. One były tak jakby tutaj pomysłodawcami, natomiast realizacja też leżała po stronie tutaj panów, nie ma dwóch panów, jeden jest obecny, pan Artur, jest pan Piotrek, także panom również też serdecznie dziękuję, bo taki... No, można powiedzieć, jakiś tam dodatkowy wkład pracy, zarówno przygotowanie naszego pomysłu. Przygotowanie tego pomieszczenia, jak również wykonanie tego pomysłu. No ale poszło wszystko sprawnie, także no, cieszymy się, że coś takiego możemy Państwu zaprezentować. Nawiązanie do zarówno do tej wystawy, która miała miejsce w lipcu ubiegłego roku, na jubileusz 60-lecia powstania naszego muzeum, jak również nawiązanie do sesji takiej naukowej, którą organizowaliśmy we wrześniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wtedy mieliśmy przyjemność gościć profesora Stępnika, panią profesor Halkiewicz-Sojak i panią doktor Mirosławę Radowską-Lipczak, pan profesor reprezentował Uniwersytet Marii Kwiatkowskiej w Lublinie, natomiast państwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sfinansowane wydawnictwo jest z projektu Związku Polskiej Lokalnej Grupy Działania. To jest pokłosie właśnie tej wystawy, którą zorganizowałyśmy. W Zamyśle to miał być katalog do wystawy czasowej. Józef Ignacy Kraszewski, redaktor, dziennikarz, wydawca, drukarz. Natomiast poszerzyliśmy tą publikację też o wykłady, które były wygłoszone podczas sesji naukowej na Europejskiej Dni Dziedzictwa oraz taki wstęp, rys historyczny, który przygotowała Dorota Uryniuk i o działalności publicystycznej Kraszewskiego taki tekst przygotowała Mariola Jaruzalska. I tak właśnie skonstruowana jest ta publikacja, że na początku właśnie mamy przygotowane, umieszczone te teksty, a kolejna część to jest część katalogowa do wystawy, która została podzielona również na 5 części. Pierwsza część to jest zatytułowana Publicystyczna i dziennikarska działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego. Druga część redakcyjna działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego. W trzeciej części prezentujemy współpracowników, czyli osoby, z którymi współpracował podczas swojej działalności publicystycznej. W czwartej części pokazujemy wydawniczą działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli drukarnię,
XIX-wieczną. Pokazujemy te publikacje, które wyszły z drukarni dresdeńskiej. I piąta część to jest epistolarum, czyli zamieściliśmy listy i korespondencje ze swoimi współpracownikami, z najbliższymi. I jest to korespondencja dotycząca właśnie działalności publicystycznej, redaktorskiej, wydawniczej. Działalność Kraszewskiego publicystyczna jest tak szeroka, że trudno było pokazać wszystko na wystawie, o wszystkim powiedzieć na sesji, a tym bardziej trudno było to wszystko zamieścić w książce. Więc niestety też nie wyczerpuje ta publikacja tematu. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa taką zachętą do tego, żeby poznawać tą działalność redaktorską, wydawniczą, drukarską Kraszewskiego. Publikacja jeszcze jest zrobiona, proszę Państwa, przygotowana w takiej konwencji XIX-wiecznego czasopisma. Właśnie są kolumny, teksty są w kolumnach, są podkreślenia. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobała i życzę przyjemnej lektury. Właśnie też spełniała wymagania dostępności i stąd właśnie troszeczkę ten wygląd jest taki.